Dzień dobry. Zapraszam Cię na krótki filmik dotyczący ćwiczenia, gdzie w 5 punktach pokażę Ci, co można codziennie zrobić samemu, żeby Twoje życie zaczęło być lepsze. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry ponownie. Zapraszam Cię do ćwiczenia, w którym pokażę Ci 5 punktów, przez które wspólnie przejdziemy i zobaczysz, jak będziesz się czuł po wykonaniu tego ćwiczenia. Pierwsze pytanie. Co dziś czuję? Zastanawiamy się, nad czym się w tym momencie skupiasz. I dobrze to przeanalizuj. Czy skupiasz się na czymś, co jest dobre? Na tym, co Cię buduje, czy na tym, co Cię ciągnie? Co powoduje, że Twoja wibracja nie jest na takim poziomie, na jakim mogłaby być? Zastanów się nad tym. Wiesz, co teraz w Tobie jest? Jak nazwiesz to uczucie? Czy to jest zmartwienie, czy to jest radość? Co analizujesz? Czy analizujesz miłe wspomnienie? Czy analizujesz to, że ze 3 dni musisz się spotkać na przykład z trudnym szefem? Złap to. Złap te myśli i zapisz je. A teraz zrób spację i idziemy dalej. A ja idę dalej, o tak chciałam powiedzieć. Dobra, no to idziemy. Co dziś czuję dobrego? I tutaj już mocno stawiamy na to, co czujesz dobrego. Czyli te rzeczy, które możesz uznać według swojej własnej oceny, według swojej własnej opinii za dobre. Czyli, że na przykład wyzdrowiał Ci pies. Albo partner dzisiaj rano pocałował Cię czule w plecy, jak wstawał. Albo, że po prostu świeci słońce. Inne rzeczy. Znajdź coś dobrego. I zobacz, że to jest. I nawet jeśli w tym pierwszym miejscu znalazłeś trudności, no to nie oznacza, że są tylko trudne rzeczy. To oznacza, że można poszerzyć percepcję postrzegania po to, żeby zobaczyć też te dobre. Okej, zrób spację, a ja idę dalej. Co mam dziś ważnego do zrobienia? Albo co mam w ogóle do zrobienia? To słowo ważne możesz sobie nawet wykasować, nie? Czyli co mam dziś do zrobienia? Spacja i wypisz sobie te rzeczy. Co mam dziś do zrobienia? Okej, jak masz już listę, to idziemy dalej. Czy to, co zrobię, przyniesie pożytek innym? Zastanów się nad tym. No bo jeżeli masz na tej liście zrobić awanturę mężowi, że kolejny raz nie kupił Ci kwiatów, jak było ich tyle na rynku, albo masz zamiar kolejny raz zrobić awanturę dziecku, że nie przyniosło 5 ze sprawdzianu, no to zastanów się, czy to tam da pożytek. I teraz to, że zwrócisz uwagę dziecku, nie oznacza, że jest na pewno czymś złym. Więc tutaj masz następne pytanie. Jeżeli masz działania, które nie przyniosą tego pożytku i wiesz, że to jest sprawa taka, czy to jest bardziej pożytek dla nich, czy bardziej pożytek dla mnie, czy jak ja zrobię taką rzecz, to czy to ogólnie na świecie jest potrzebne, czy raczej niepotrzebne. Więc okej, jak nie wiesz, jak gdzieś tam się łapiesz na tym, że trzeba jeszcze o tym pomyśleć, to dlatego masz ćwiczenie 5, czyli jaka jest moja prawdziwa motywacja do działania. Bo jeżeli znajdziesz sobie taką motywację, że idziesz na przykład spotkać się z kimś i będziesz na niego krzyczał tylko dlatego, że potrzebujesz się wyżyć, bo gdzieś tam sobie nie radzisz, no to słaby temat. Umówmy się. Ale jeżeli idziesz tam i chcesz naprawdę załatwić sprawę, czyli naprawdę chcesz porozmawiać ze swoim dzieckiem i ustalić, jak to wszystko ma teraz wyglądać, to jest okej. Nie? Czyli sprawdź sobie prawdziwą motywację tego, co chcesz zrobić. Sprawdź to. Ty.
Przeanalizuj punkt trzeci, punkt czwarty i punkt piąty. A później po prostu się uśmiechnij, bo jeżeli skupisz się na tym, co masz dobrego i jeżeli skupisz się na tym, jaka jest Twoja prawdziwa motywacja do działania, no to będziesz zupełnie inaczej mógł zacząć ten dzień. I o to w tym chodzi, żeby nam było lżej. Oczywiście rozwój jest koniecznym elementem każdego z nas, każdego życia, każdej egzystencji. Po to właściwie jesteśmy, żeby się rozwijać, ale można to robić w sposób bardziej cywilizowany. I właśnie dlatego ułożyłam dla Ciebie ćwiczenie pięciopunktowe, żeby pokazać Ci, jak od razu można zmienić nastawienie do świata, do życia i do tego, co nas otacza. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, do tego, żebyście zaznaczyli ten dzwoneczek, jak wrzucę nowy film, będziecie o tym wiedzieli. I zapraszam Was do tego, żeby wykonywać te ćwiczenia. Jak chcesz być na mojej grupie na Facebooku, jak chcesz mnie gdzieś znaleźć, wszystkie namiary znajdziesz w opisie pod spodem. Wszystkiego dobrego, kochani, i miłego ćwiczenia życzę.